Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na tym filmie chciałbym Was poinformować o tak naprawdę jednej małej, takiej dosyć ukrytej sprawie, jeżeli chodzi o AFK Arenę. Otóż nie było wzmianki o tym na serwerach testowych, jeżeli chodzi o patch notes'y. Ta nowość pojawiła się dopiero w patch notes'ach, jeżeli chodzi o serwery główne. Także wchodzimy w sklep, a następnie w sklep gildii. I teraz tak, ja zdaję sobie oczywiście całkowicie sprawę, że osoby śledzące wszystkie wiadomości na bieżąco związane z AFK Areną już o tym wiedzą, ale przecież nie tylko takie osoby są, przede wszystkim te emblematy, bo o nie się oczywiście tutaj rozchodzi, nie są dostępne dla każdego. Od razu mówię, że niektórzy z Was mogą ich w sklepie gildii nie mieć. Otóż jest jedno tak naprawdę wymaganie tylko i wyłącznie. Trzeba być na rozdziale 30. Po wejściu na rozdział 30, czyli po ukończeniu 29 rozdziału, te emblematy czasu pojawią Wam się w sklepie gildii. I teraz tak, jak one będą działały? Tak jak widać, mamy jedną opcję wykupienia za 80 tysięcy tutaj monet, tak, gildii. Więc ja to sobie wykupię oczywiście, bo to byłby grzech wręcz tego nie kupić. Także kupujemy, no i wtedy będzie na szaro i tak naprawdę nie ma żadnej informacji co dalej. Ten limit zakupów dotyczy głównie tutaj tych kamieni. Te emblematy będą dostępne raz w miesiącu, czyli tutaj opcja wykupu będzie się odnawiała raz na miesiąc. Co oznacza, że w ten sposób będziemy mogli zdobyć 120 emblematów czasu rocznie. Co w najgorszym przypadku, jeżeli będziemy mieli bardzo małe szczęście, będzie oznaczało jakieś dwie kopie postaci przebudzonej. Nie jest to dużo, ale zawsze jest to coś, jest to na pewno krok w dobrą stronę. Tak jak mówię, wielu osób już widziałem, że narzeka, bo dwie kopie rocznie, jeżeli będzie małe szczęście, nie jest to dużo. Ale przede wszystkim nie jest to też drogie. 80 tysięcy monet jest to, myślę, że całkiem spoko cena. No i przypominam, że zapowiedzieli tam jeszcze więcej opcji zdobywania emblematów czasu, więc to jest zdecydowanie na plus, chociaż wiadomo, każdy chciałby więcej, ja też chciałbym więcej, nie będę ukrywał, ale zawsze coś, więc przypominam, tutaj emblematy czasu pojawią Wam się w sklepie gildii po wejściu na rozdział 30, więc nie zdziwcie się, jeżeli tych emblematów po wejściu nie będziecie tutaj mieli. No i przy okazji to jest informacja dla wszystkich osób, które na bieżąco nie sprawdzają tych sklepów, bo wiem, że są takie osoby, które po prostu wchodzą, robią zadania, wychodzą, niekoniecznie nawet zaglądają do sklepów, więc polecam sobie czym prędzej tam wejść i te emblematy czasu wykupić. Jako taki mały bonus zrobimy sobie tutaj losowania za te 10 emblematów czasu. Robię na bieżąco, już o tym kiedyś informowałem. Brakuje mi obecnie dwóch kopii Solis do poziomu wzniosłego, więc mam nadzieję, że to się uda. Ostatnio zrobiłem sobie 4 multi za 40 właśnie emblematów czasu i dostałem 3 kopie, więc to jest dosyć duże szczęście, nie ma co ukrywać. I zobaczymy. No i mam kopię, więc ostatnio trzeba przyznać, że mam bardzo duże szczęście, jeżeli chodzi o świątynię czasu, bo to oznacza, że brakuje mi już tylko i wyłącznie jednej kopii Solis, tak jak tutaj widać. No i wtedy będę mógł ruszyć dalej. Prawdopodobnie będzie to albo przebudzona Belinda, albo przebudzony Brutus. Jeszcze się ostatecznie nie zdecydowałem. Muszę tak naprawdę poczekać, bo nie wiadomo co z tą Belindą tak dokładnie. Polecam też zaglądać na pocztę, bo będziemy tutaj dostawali emblematy czasu. Łącznie będzie ich 50, na razie dostaliśmy 20, więc każdy z Was powinien mieć na poczcie 20 emblematów czasu. Przynajmniej w momencie nagrywania tego filmu, bo jak wrzucę go rano, no to może to już być na przykład 40, bo to zależy bodajże od ilości osób, które zrobiły już Belindę przebudzoną na poziom wzniosły. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego króciutkiego filmu. Polecam jak najszybciej sobie wykupić te emblematy, bo warto, naprawdę, za 80 tysięcy, no naprawdę jest to bardzo dobra cena według mnie. Życzę Wam przy okazji oczywiście udanych losowań, jeżeli macie zamiar robić je teraz już na bieżąco. Miłego tygodnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.